VIP na moim serwerze bagiumce.pl. A tu jest aktualnie najlepszy set do zdobycia, czyli set 44. Składa się on ze zbroi o enchancie Protection 88 oraz miecza Sharpness 74. Jednak ja w dzisiejszym filmie miałem okazję zdobyć seta ponad dwa razy silniejszego. Jednak aby go zdobyć, musiałem udać się na wyznaczone koordynaty i wykonać zastane tam wyzwania. Także co, ja nie przedłużam i przekonajmy się razem, czy owego seta udało mi się zdobyć. A nie ukrywam, że jest on zdecydowanie zbyt mocny. A no i jeszcze krótkie info. Na bagiumce.pl wystartował dzisiaj ogromny konkurs TikTokowy. Polega on na tym, że trzy najlepsze TikToki z serwera zostaną nagrodzone prawdziwymi pieniędzmi. Pierwsze miejsce zgarnia 200 zł, drugie 100, a trzecie 5 dych. Jedyne co musisz zrobić, to wstawić TikToka z hashtagiem #konkursbagiumce i liczyć na to, że fajnie poleci. Ale więcej szczegółów macie na Discordzie, także ja nie przedłużam, zapraszam na dc.bagiumce.pl, kanał ogłoszenia i przechodzę już do Minecrafta. No więc właśnie wbiłem na BoxPP na bagiumce.pl, no i mam tutaj zapisane kordy tajemniczego villagera, który ponoć ma mi dać naprawdę dobre przedmioty. Generalnie jest on na kordach 630, 227 i 331, także jest to gdzieś u górze na lewej stronie mapy, także wydaje mi się, że naprawdę spoko. No ale jeszcze zanim tam w ogóle polecę, to ogłoszę wam, widzowie, fajny konkurs, także napiszcie w komentarzu swój nick, zostawcie łapkę w górę, suba z dzwonem. No i generalnie co 100 lajków będę jednej osobie losował puszkę Pandory, czyli tak naprawdę, no jeżeli wbije się, nie wiem, przykładowo 800 lajków, no to do zgarnięcia będziecie mieli 8 puszek Pandory, także moim zdaniem naprawdę spoko sprawa. A ja w tym momencie tutaj sobie na szybko lecę na te kordy, nie wiem, to powinno być gdzieś chyba tutaj, troszeczkę może dalej i nie widzę tego. Nie, dobra, jest coś, dobra, jest. Czekajcie, czy to jest zabudowane? Nie, tutaj jakiś ziomek w ogóle wleciał, co ty robisz? Ja nie mogę, przecież jak jakieś epickie itemy wlecą w ręce jakiegoś gracza, to... Ej, no nie, dobra. Ej, dobra, mnie bije tutaj, co on robi? Co on kurna odwala? Co jest grane? To jest jakiś agresywny gracz. Co on odpieprza? Ziomek, co ty robisz? Ej, dobra, on jest jakiś... Dobra, co jest grane w ogóle z nim? Dobra, proszę gościa, zostaw mnie. Co on robi? On jest jakiś agresywny. Dobra, zamknąłem drzwi. Fuck! Dobra, a teraz? Dobra, teraz nie wejdzie, bo on nie ma permisji administracyjnych. Co jest kurna grane? No i dobra, jak widzicie, kolejnym stage'em jest tutaj parkour, tylko że to jest w ogóle dosyć ciekawy parkour, ponieważ mamy tutaj bardzo dużo tych ametyst badów, czy jak to się tam w sumie nazywało. Nie wiem, wydaje mi się, że w sumie to mi nawet może w ogóle ułatwić robienie tego, chociaż... Kurde, czy to jest w ogóle do zrobienia w taki sposób? Ej, dobra, nie wiem. Ej, ja nigdy takiego parkoura nie robiłem. Może ja to w ogóle będę sobie po prostu... Aha. No generalnie chciałem sobie rozwalać, aczkolwiek, no nie wiem, czy to mi w ogóle pyknie, no. Dlaczego tutaj powyrastały jakieś kryształy pierdzielone? O co chodzi? Nie, tak szczerze, wydaje mi się, że chyba nie było jednak tego w scenariuszu i to po prostu samo się porespiło, a tutaj budowniczy nie wiedział, że w taki właśnie sposób działają te bloki, także ja sobie po prostu będę na spokojnie to rozkopywał. Ale wydaje mi się, że tam dalej, gdzie są te 180, to nawet mi to może pomóc w sumie, więc no nie wiem, no dla mnie to jest całkiem spoko. Ogólnie też możemy zrobić takiego deala, że jeżeli w 24 godziny dobijecie, no nie wiem, powiedzmy 500 łapek, to możemy zrobić coś takiego, że rozdam wam tego teksturpaka, ponieważ to jest moja sklejka. No skleiłem sobie w sumie kilka swoich ulubionych teksturpaków. Dużo osób naprawdę pyta o tego TXT, także pomyślałem, że w sumie wam rozdam. Tylko jednak fajnie, jakby się wbili to 500 łapek w górę. Tylko nie wiem, czy to... Ej, dobra, ja to w ogóle zrobię. Nie, ja tego chyba nie zrobię, ale mogę to zrobić w taki sposób, to. Aha. No, chyba tego rozwalać nie miałem, ale do... Ale doskoczę tutaj w taki sposób. To sobie rozwalę, to sobie też rozwalę i spróbuję zrobić tutaj legitnie tą 180, żeby potem nie było, że tutaj, kurde, debele oszukuję, ale w sumie mogę w sumie sobie tak przeskoczyć i sobie to działa. Także dobra, udało mi się zrobić tego parkoura. No, no nie wiem, generalnie dosyć dziwny parkour, nigdy w ogóle tego nie przechodziłem i wydaje mi się, że to w ogóle nie było w planach, żeby tutaj te kryształki powyrastały. Ej, zaraz, bo tutaj są jakieś tabliczki na tym. Czekajcie, nie gadać. Ja pierdzielę, tutaj jest jeszcze kolejne wyzwanie. Czyli ja ten parkour będę jeszcze musiał drugi raz potem robić. Dobra, zabij gracza stopki w 10 minut. Nie wiem, generalnie dosyć późna godzina, mało graczy na serwerze, także nie wiem, czy w ogóle jest jakiś ziomek stopki, ale się zapytam, czy jest ktoś stopki na serwerze. Dobra, ej, jestem naprawdę giga ciekawy. Fajnie by było w sumie, gdyby ktoś był, bo jak nie będzie, no to, no tak troszeczkę średnio. Dobra, generalnie na serwerze nie było żadnej osoby tej stopki, ale zadzwoniłem sobie na Discord do Alka, który ma aktualnie 7. topkę rankingu, także moim zdaniem naprawdę, naprawdę giga spoko. No i nie wiem, mam w ogóle nadzieję, że uda mi się ciebie zabić, bo jak nie, to będzie troszeczkę lipka, że tak powiem. Nie, raczej mnie kurde zabijesz, bo ja od 2 dni nie byłem w klockach, nie? Ja nie mogę, a ty wiesz, że my teraz nową epicką w ogóle edycję boxa przygotowujemy? I w ogóle update boxa jest na parę dni pewnie. Będzie. Dobra, generalnie widzowie, przeszedłem tutaj do klatki zamkniętej, bo no w sumie tego nie przemyślałem i sobie myślałem, że będziemy bili się po prostu na równym terenie, tam na niebezpiecznej strefie, ale nie przewidziałem tego, że będą nas napieprzać pewnie z 5 stron. Także dobra, ja się w tym momencie tepam, no i zróbmy coś takiego, żeby się tutaj w ogóle jakkolwiek zachęcić do bitki. Jeżeli ty ze mną wygrasz, to dostajesz ode mnie dwie dychy, a jeżeli ja z tobą wygram, to nic się nie dzieje, nie?
nie? Nic jakby nie tracić. Robimy tak, bez koksów, dobra? Bo ja jestem tak przyzwyczajony bez koksów. Ja nigdy się nie biję z koksami na One Blood. Dobra, trzy, cztery. Dobra, i dawaj. Nie no, bratku. Dobra, mam jeszcze szansę, okej? Okay? Dobra, jeszcze raz. Trzy, cztery. Dobra, nie wiem, kurna, co jest z tymi totemami, nie? Ja nie wiem, naprawdę. Ja dwa dni w klockach nie byłem, a ja cię zabijam. Trzy, cztery. Dobra, możemy iść jeszcze raz. Możemy zrobić tak, że jak teraz wygrasz, to mi nie musisz dawać PS-a. Dobra, dawaj ostatni raz. Dobra. Jak teraz to przerąbię, to wypierdziałam do kolejnego typa stopki, nie? Ale nie no, ale dawaj to teraz na koksy normalnie jak ludzie, a nie. Kurde, ale ja to przypierdzielę wtedy. No i super, o dobra, to chodzi. Dobra, ale robimy tak na koksy. Okej, może być, ale no. Wtedy jak i tak przegram, to i tak nie dajesz też to, dobra? Dobra, możemy tak zrobić, dobra. No, trzy, dobra. Cztery. Nie, dobra, pierdzielę to, dobra, pierdzielę. Nie no, ale... tak na poważnie, no nie wiem, co się dzieje, że ja nawet więcej niż ci totemy założyć nie potrafiłem. Dobra, a nie wiem, a znasz jakiegoś typa stopki, który jest słabszy od ciebie? Nie, ja sobie znajdę, bo ty mi znowu jakiegoś typa popieprzonego dasz. Nie, ale serio. Za 5 minut jak coś wyśle ci PSC. Siema. Dobra, dzwonię do kolejnego typa, widzę. O, jest. O, halo. No, cześć. Siema, jesteś na boksie? Jestem. Dobra, to dawaj wbijaj, bo ja mam dla ciebie giga deala, nie? No, jakiego. Dobra, jaki masz nick? Grochu2137. I ty masz aktualnie topkę szóstą, dobra, czyli jesteś lepszy od Alka, z którym przed chwilą przepierdzieliłem, tak? Czy nie wiem, czy lepszy. Aha, dobra, po prostu kupowałeś chwilę, rozumiem. Dobra, i nie, słuchaj, teraz nie, sytuacja wygląda następująco, słuchaj, no. ja tutaj tracę pieniądze, rozumiesz, i jakby ja to muszę zmienić, bo przed chwilą grałem z Alkiem, w sensie ugadałem się z nim, że jeżeli ja wygram, to on mi daje jakieś tam gówno, a jeżeli on wygra, to dostaje dwie dychy i, no i generalnie przepierdzieliłem. Także generalnie, co sądzisz o tym, żeby zrobić coś takiego z tobą, nie? Że, nie wiem, masz jakiś miecz 44? Mam. Dobra, no to zróbmy takiego deala. Jeżeli ja wygram, dostaję od ciebie miecz 44, a jeżeli ty wygrasz, to dostajesz ode mnie 20 PSC. Dobra, ale gramy z koksami jak coś, nie? No dobra. Dobra, okej, 3, 4. Fuck, nie wiem, jestem takim gównem w totemy, nie, no to jest niemożliwe, no. Dobra, dawaj, 3, 4. Ej, dobra, ja nie wiem, czemu ja tak umieram. Proszę, umrzyj, proszę. No nie, poświepak. Nie no, please, ciomek. Bez totemu. Ja pieprzę. Co jest? Ale hit mi dawałem. No dobra, 1-0, Grochu, co? Miałam klaty. Miecz 44 mi oddajesz, dobra, 3, 4. Ale klaty nie mam. No jak mam kurna klaty nie masz, co ty gadasz? O, no faktycznie. Nie. 3, 4. Ło. Dor, wyrobiłem! Fuck! Ostateczna tutaj runda, że tak powiem, jeżeli wygrasz. Dobra, 3, 4. Please, błagam. No nie wiem, no nie da się wyrobić, nie da się wyrobić. Ale dobra, dzięki wielkie za bitkę. Wyślę ci zaraz tego PSC-ka i miłego dzionka życzę, siema, a sobie to wieczoru, okay. Elo. No niestety przerąbałem tą bitkę, w sensie no jakby przerąbałem 3-1, ale przynajmniej udało mi się raz zioła stopki zabić, także w tym momencie wracam do tamtego miejsca. No i mam generalnie nadzieję, że nie stało mi jakoś dużo rzeczy do porobienia tutaj, ponieważ już naprawdę, kurde, chciałbym... Jezu, no tu jest jakiś typo w ogóle. Gdzie on kurna jest? Dobra, on znikł gdzieś. Dobra, nie wiem, ale w ogóle znowu muszę w ogóle robić tego parkoura, nie? To jest tak najgorsze, ale przynajmniej raz go robiłem, także już teraz raczej powinno pójść na S. No ale dobra, te ledery nie były jednak aż tak trudne za tym razem. No bo już wiadomo, że rozkminiłem, jak to tutaj wszystko działa. Także teraz ogarniam sobie jeszcze te 180. No ale teraz jeszcze z tymi wystającymi w sumie kryształami nie ma tutaj żadnego problemu. Tutaj sobie w sumie jeszcze przeskoczę. Znaczy, no dobra, bo to rozwaliłem wcześniej. No i stąd w sumie tutaj na... Serio? No i kurna, jeszcze raz muszę te pierdzielone ledery robić. Dobra, okej, tutaj git.
teraz git, tutaj git i tutaj też git, no i zrobione. Dobra, zabij 5 graczy w 15. Nie, dobra, serio, nie, no co on tu robi, no? Dobra, teraz ma tak przepierdzielony ten ziomek. Dobra, ten tak samo. Dobra, zabity, plus 5, let's go. Wypierdzielasz, no ziomek, no. Nie wiem, typ jest taki odklejony. Nie, naprawdę, chcę mieć... O, plus 5 S. Dobra, chcę mieć generalnie giga tego nowego seta tylko po to, żeby takich tutaj ludzi one-hitować po prostu, nie? No nie, no znowu ten, no... Ja co przyleciał w ogóle bez założonego to temu i hino po raz kolejny, dobra. Zabij 5 graczy w 15 minut. No i jest tutaj napisane graczy, tak? Że na spokojnie też mogą to być freekile. No pewnie też głównie chodzi o freekile, bo 5 takich normalnych graczy, żeby zabić w 15 minut. No, no to byłoby dosyć ciężkie, także ja w tym momencie idę na spawna. Dobra, mam plan na to chyba. Chce ktoś mi oddać killa, znak zapytania? Napiszmy w taki sposób tutaj na czacie. Nie, na pewno ktoś się zgodzi. O, kurna, ile osób napisało, co jest grane? Dobra, więc ja w tym momencie odpalam sobie minut nina 15 minut, no i miejmy nadzieję, że uda mi się naprawdę to ogarnąć, bo serio chcę jakby tego najlepszego seta, tak? O, dobra, jest jakiś ziomek od razu. Dobra, chodźże, mordo, proszę, proszę, proszę. Proszę, oddaj mi killa, kocham cię. Dobra. Gdzie on jest? Gdzie on jest? Gdzie mam kurna elitrę? Ja pierdzielę, dobra. Ja gram takie drewno gaming dzisiaj. Nie to, że ziom mi kurna jakiś zarąbał killa, to jeszcze prawie mnie zabił. Mordo, 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 chodź, chodź, chodź. Dobra, let's go, pierwszy kill. Dobra, jest ziomek, jest ziomek, jest ziomek. Dobra, szybko, zdejmuj seta, szybko. Ziomek, no nie, no kurde. I dupa. Chociaż, to może go jeszcze zabijemy. No i wypierdzielił patus. Nie, no pa, no pa, jaki ziom. Pa, jaki chłop, nie. Pa, no typ nie ogarnia życia. No pa, i nie wyleci stąd, tylko będzie to i latą. No ja nie mogę, no. Nie, teraz to mam przesrane, nie. Co jest kurno? Plus 200! Plus 200 za typa, co dostałem! Czekajcie! Jak ja kurna robi dzisiaj taki pogrom pierdzielony? Dwie osoby stopy już zabiłem, co jest? Dobra! W sensie teraz w tym wyzwaniu tylko jedną osobę stopy, ale ogólnie na tym odcinku, co jest? A właśnie, bo ten Janor miał mi w ogóle killa, to się o tym zapomniałem! Janor Mordini! Dobra, dawaj! Give me a kill! No nie, no pako... No i super. Dobra, dawaj, szybko, 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 szybko! Aha, to jest ten grochu! O, dobra, mamy tego Janora! Pozdro, mordo, dawaj killa! Let's go, dobra, mamy trzeciego killa. Uuu, jaki ziomek kolejny, coś z tymi killa oddać, let's go. Dobra, dawaj, mordo, mordo, mordo. Nie, no jak on mi zabierze tego killa, to się zesram. No nie, no kurna. A dobra, bo ja tego typa zabiłem. Ale nie, bo ja go zabiłem wcześniej. Jak byłem na parkurze, czyli to się liczy. Dobra, czyli ostatni kill mi został, co jest? Sio, mordo. Dobra, let's go, nice. Dobra, dobrze. No i równo w 12,5 minuty udało mi się zrobić 5 killi, czyli no było w sumie blisko do przerąbania tego. Ale udało się, także ja w tym momencie wracam do tamtego parkura, w sumie nie parkura, tylko w sumie ten tor wyzwań. No i teraz chyba już ostatnie wyzwanie, skocz przed siebie. Aha, i nie ma wody. Dobra, wezmę sobie po prostu tą wodę z giema, bo tutaj mogę się już domyślić, że chyba trzeba zrobić water skilla. Także ja w tym momencie sobie zdejmuję tego game moda. Nie wiem totalnie, czy w ogóle to jest tam na dole. 4. Dobra, mam nadzieję, że to kurna gdzieś tutaj jest w ogóle. No proszę, proszę, proszę. Dobra, i trafiłem. Dobra, jeszcze raz, tylko że to było chyba bardziej po tutaj tej stronie. O, dobra, dobra, dobra. Dobra, kolejna próba, nie wiem, ja muszę bardziej w to wymierzyć, o tutaj. O, bo ja tam widzę tego NPC-ta. Dobra, dobra, zrobione, w końcu. No i jak widzicie, udało mi się dojść tutaj do villagera z epickim setem. Także no, w tym momencie ja chyba zabieram się od razu za kupowanie. No i dobra, w tym NPC-cie posiadamy miecz epicki, szarpny 148. Czyli aktualnie dwukrotnie silniejszy od najlepszego miecza, także no wydaje mi się, że raczej ludzie będą padać na one hita albo max 2. No i dodatkowo mamy seta tutaj o enchantach Protection 176. I ja aktualnie seta 44 nie mam, aczkolwiek wydaje mi się, że również jest równo 2 razy lepszy od aktualnie najlepszego, także ja w tym momencie kupuję sobie całego seta, ogólnie usunę od razu w ogóle tego NPC, to żeby tutaj nie było lipy, że ktoś sobie po prostu podbije i weźmie po prostu nielegalne przedmioty. No i zakładam całego tego seciora, ale to jest naprawdę coś mocnego. No i dobra, teraz jedynie pozostało po prostu wbić tutaj na niebezpieczną strefę, no i zobaczyć, jak to w ogóle działa, bo wtedy byłbym dosyć OP, ale nie wiem, podbiję sobie na przykład do tego losowego typka, nie wiem, odpalę sobie amulet siły. Aha, ej, dobra, oni w ogóle nie zadają HP, co jest grane, jak na przykład zdejmę banie? Jestem ciekawy, zdejmę banie? Jak zdejmę banie, tak samo, zdejmę na przykładowo, nie wiem, kratę i banie, jestem ciekawy w sumie, czy dalej mi będą coś zadawać. Ej, nie, no dobra, co jest grane, dobra, ja zakładam tego seta, ja ich po prostu rozpierdzielam w tym momencie, dobra, odpalę sobie jeszcze siłkę, czy ja nawet antykobłębów używać nie muszę, dobra, na przykład tego zobaczmy. Dobra, zginął, nie, ode mnie niestety, raz, dwa, trzy, cztery, na cztery hity. Kurde.
kurna, każda osoba, która tu jest, jest na 4 hity z tego miecza. Dobra, na 3? Ej, nie, no dobra, to jest taka pierdzielona moc. Jak typ jest wyleczy, to jest na 2 hity, autentycznie. Dobra, zrobiłem, nice. I spróbuję tak, nie wiem, z 5 kill przynajmniej wbić na tym secie. No proszę, 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 please. No i kurna, polizał nie ode mnie znowu, nie wiem, no cały czas mi zapierdzielałam kille, nie wiem, tak mnie to denerwuje. Dobra, Lizu, 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 please. Dobra, plus 5, nice. Dobra, kolejny, kolejny, kolejny. Nie no, kurna, ten set jest tak przemocny. Nie wiem, kurna. O, dobra, zginął, co jest, plus 5, let's go. Dobra, kolejny, kolejny, kolejny. Dobra, nie zadał. Dobra, zginął, kolejny, Hertin Pola. Let's go. Dobra, ten policzę, please, please, please. Dobra, kolejny. No, jeszcze tego dałem na ksiachę i zabiłem wszystkich. Oczywiście ja im zaraz dam te backupy w ogóle, żeby tutaj nie było, że ludzie potracili itemy i ranking. Dobra, dałem. Dobra, i ciśniemy z kolejnymi, z tym na ksiachem. Ten na ksiach tak mnie denerwuje, nie? On nie to, że cały czas spami takie głupoty na tym czacie, to jeszcze kurna mnie bije dalej. Nie no, kurna, oni mnie tak fokusują. Dobra, S, dobra, zabity kolejny, walczek 2137. Dobra, teraz mu w ogóle backupa dam, żeby się nie popłakał. W ogóle jestem ciekawy, ile mam ranku. 3395. Kurde, mam 41 topkę. A w sumie jak ja dzisiaj dwóch typów stopy zabiłem, ja pierdzielę, dobra, w sumie się nie dziwię. Co ty na to, że dam ci killa, a ty mi dasz idę 45, nie? No normalnie, daję typowi, kurna, nielegalny item za to, że mi killa 1600 ranku odda, pozdro. Siema, wampirek. 4, 3, dobra, zabity, let's go. Ej, nie no, jakby autentycznie ten set, to jest kurna. Jakby to było możliwe do zdobycia na serwerze, to ja naprawdę nie wiem, nie wiem, co by się działo. Kurde, oni się tutaj biją NV1. Please, please, please. No i kurna, uciekli obaj. Chyba, fuck, wyrobiłem miecz. Dobra, ja pierdziel, dobra. Normalnie umarłem przez chwilę w środku. Ale dobra, wydaje mi się, że killi wystarczająco tutaj narobiłem. Także dzięki za oglądanie filmu. Ja zabijam, do zobaczenia w kolejnym. Siema.